Ja w tej chwili mam taki okres w życiu, w którym kabaretem zajmuję się sporadycznie, powiedziałbym. Nie jest to moje takie zajęcie na co dzień. A był taki moment, że w tych kabaretach się pojawiałeś często i nawet jakaś bliższa współpraca była z kilkoma? No, kiedy byłem na studiach, to było moje jedno z głównych zajęć, prawda? Miałem swoją grupę, kabaret się nazywał Pożarcie. Funkcjonowaliśmy przez parę ładnych lat i na tym gruncie zdobywałem pierwsze swoje szlify zawodowe, aktorskie. I tym szlifom, te szlify posłużyły temu, że dzisiaj moim głównym zajęciem jest teatr i film, któremu poświęcam 95% swojego czasu, a do kabaretu tak sobie lubię wracać, jak chociażby teraz w Chicago. 10 lat temu pierwszy raz byłeś w Chicago i tak powiedziałeś mi, że przypadkowo właśnie na Walentynki. Właśnie teraz przyjeżdżając tutaj dokonałem takiego małego rachunku, który to jest mój raz tutaj, kiedy byłem pierwszy raz i policzyłem, że było to dokładnie 10 lat temu na Walentynki pierwszy raz, także mogę powiedzieć, że ten kabareton jest moim pierwszym małym jubileuszem. Mówimy już o walentynkach. Wiadomo, że to święto jakoś tak przyjęło się, że to na całym świecie, również w Polsce. I wypada obchodzić. Są jakieś specjalne sposoby, które ty masz, które stosowałeś na walentynki? Oczywiście dla Polaków jest to stosunkowo nowe święto, bo w dzieciństwie nie pamiętam, żeby się Dzień Świętego Walentego jakoś specjalnie obchodziło. No, teraz przejmujemy sporo tych amerykańskich zwyczajów i mamy i Halloween zamiast wszystkich. To najbardziej mnie śpieszy, tak? Szczególnie, że to tak się kłóci z Dniem Wszystkich Świętych czy zaduszkami. No więc trudno sobie mi wyobrazić imprezę w Polsce Halloweenową, jak wyjeżdżałem, to nawet mowy o tym nie było. No więc ciekawe, w którą stronę to pójdzie. No jeszcze nie jemy indyka na święto dziękczynienia, ale kto... Może nie ma za co dziękować. Albo komu. Może jeszcze nie. No, To patent na miłość może, czy jakiś jest szczęśliwą urodziną. Mój patent na miłość jest na moim serdecznym palcu. I też od... Właśnie też w zasadzie od 10 lat ponad na tym palcu ten patent mam, także... Także jak na... Bardzo młodego człowieka? Jeszcze trochę młodego człowieka. No to jest już tam jakiś wynik. No i staram się tego trzymać. Mam nadzieję ten wynik śrubować dalej, no bo wbrew pozorom patentem na miłość nie jest uganianie się za kolejnymi zdobyczami, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż no oczywiście może być to chwilowo bardzo przyjemne, natomiast czym się skończy później, no to chyba łatwo sobie wyobrazić. No także nie chcę się tu za bardzo wymądrzać i wypowiadać się z perspektywy kogoś, kto poznał tajemnicę życia, natomiast myślę sobie, że po prostu warto inwestować długoterminowo w tym rejonie życia. Chociaż chwilowe porywy są oczywiście pełne namiętności, emocji, niezapomnianych wrażeń. Cień nadziei, drogie panie, jest. Rozkoszy. Pojawi się, uśmiechnie się do was i to będzie szczery uśmiech na pewno, taki pewnie trochę również walentynkowo romantyczny. Skończymy kabaretem, ale to za chwilę. Jak mówimy o filmie, nie mamy czasu, żeby porozmawiać o wszystkim, to po prostu zapytam aktualnie, nad czym pracujesz? No przede wszystkim trzymam palce za nową premierę, która już za miesiąc na ekrany polskich kin wchodzi. Myślę, jak znam życie, do Chicago szybko dotrze, czasami nawet szybciej w Chicago niż w Warszawie. Nie namawiam Państwa do piractwa, ale jeśli możecie w jakiś legalny sposób obejrzeć film pod tytułem Mistyfikacja, będę bardzo szczęśliwy, bo myślę, że warto, gdzie zagrałem z moim ojcem, ale w otoczeniu też wielu innych wspaniałych aktorów, Ewy Błaszczyk, Wojciecha Przoniaka, Andrzeja Chyry, Karoliny Gruszki, no wielu aktorów, Krzysztof Stroiński, Ewa Dałkowska, wielu aktorów nawet wystąpiło w bardzo małych, epizodycznych rolach, wspaniałych aktorów. Historia niezwykle intrygująca i ciekawa, z gatunku troszkę spiskowej teorii dziejów. Mianowicie akcja filmu dzieje się w 1968 roku i okazuje się, że jakiś jest niepokojący ślad, który może prowadzić do odkrycia, że samobójstwo Witkacego
o którym uczyliśmy się wszyscy w podręcznikach języka polskiego i historii, samobójstwo w 1939 roku było tytułową mistyfikacją. I Witkacy ukrywa się być może gdzieś wciąż w Warszawie i żyje u swojej kochanki. No i za tą tajemniczą tezą podąża mój bohater. Scenariusz był niezwykle wciągający. Przeczytałem go jednym tchem i mam nadzieję, że nasi widzowie też będą ten film tak oglądać. W roli Witkacego Jerzy Sztur, ja na jego tropie, no i mam nadzieję, że film dostarczy Państwu wielu wrażeń. Już się zastanawiałem i to też pytanie, które Ci zadają dziennikarze często, jak pracuje się na planie z ojcem, to jest coś trudniejszego, czy mobilizującego bardziej? Pierwszy raz właściwie, no drugi, ale pierwszy był w dzieciństwie, także ten traktuję jako pierwszy, gdzie pojawiłem się z ojcem na planie u innego reżysera, bo ja się oczywiście z ojcem spotykałem, ale w jego filmach, tak, który on reżyserował i to było zupełnie inaczej, bo tam byłem niejako pod jego jarzmem, bo on mi kazał grać tak jak ten, jak mi się coś nie podobało, to mnie zmieniał. A tu nie miał nic do gadania? A tutaj w zasadzie nie miał nic do gadania, bo był tylko aktorem i reżyser tutaj miał nade mną pieczę, więc ja sobie w tej współpracy pozwoliłem na znacznie, znacznie więcej i w zasadzie potraktowałem ten film jako rodzaj, no, pewnego rodzaju rywalizacji. Oczywiście wszystko tak w cudzysłowie, bo dla nas to była jakaś tam zabawa. O tyle też trudno mówić o rywalizacji, że mój bohater z Witkacym spotyka się tylko w jednej scenie, a tak to depcze mu po piętach, więc w zasadzie spotkaliśmy się tylko jednego dnia na planie. No ale też jestem właśnie ciekawy, jak widzowie to przyjmą. No, nie śmiem konkurować z panem Jerzym Szturem, który przecież dostał już wszystkie możliwe nagrody i tytuł aktora wszechczasów, czy tam stulecia, czy mi się też myli. Chyba jeszcze nie. Naprawdę złotą kaszkę w zeszłym roku, no już po prostu za wszystko dostaje. Także mam pełną świadomość, jak bardzo polscy widzowie go kochają i cenią. Natomiast w tej roli tam w kilku miejscach spróbowałem mu dać takiego małego pstryczka w nos, no i mam nadzieję, że widzowie się za to na mnie nie obrażą. Ach, smaka sobie zrobiliśmy wszyscy teraz na mistyfikację i będziemy na pewno bardzo śledzili i czekali premiery. Wracamy do Chicago. W sobotę wystąpisz w towarzystwie grupy Rafała Kmity. Występowaliście już razem i występowaliście też, wiem, przynajmniej w jednym sketchu razem. No, kiedy ja zaczynałem moją przygodę kabaretową, quasi kabaret, bo tak się wtedy nazywa, teraz się nazywa grupa Rafała Kmity, ale quasi kabaret Rafała Kmity święcił wtedy ogromne triumfy w naszym środowisku kabaretowym. Trzy razy z rzędu wygrywał najbardziej prestiżowy konkurs kabaretów Paka, no i w zasadzie był takim naszym guru. A myśmy dopiero zaczynali, więc pamiętam, był taki jeden program telewizyjny, Pop Show to się nazywało, Rafała Kmity. I więc kiedy oni mnie tam zaprosili do udziału, to był dla mnie prawie że zaszczyt, no więc się zgodziłem i w jednym programie z nim wystąpiłem w małej rulce. I teraz cieszę się, że udało się zmontować na te walentynki chicagowskie taki fajny zespół. Myślę tutaj o grupie Rafała Kmity, ale również o wspaniałym zespole Czesław Śpiewa, który takim jest wydarzeniem na polskiej scenie muzycznej, polsko-duńskiej scenie muzycznej. I mam nadzieję, że z moją małą pomocą jako konferansjera i takiego przewodnika po tym wieczorze spędzimy wszyscy w Kopernikusie kulturalny, ale zabawny i taki prawdziwie walentynkowy wieczór. Po 10 latach witamy ponownie w Chicago. Z tego co wiemy, resztka naprawdę biletów została, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć tego to elokwentnego, przystojnego, młodego człowieka, to zapraszamy serdecznie. Póki co jest szansa, bo ja sprawdziłem za 10 lat. To... No za 10 dnia, za 5 jeszcze będzie. Za 5 jeszcze została. Będzie w porządku. Wielokrotnie również nagradzana i wcale się temu nie dziwię. Chylę czoła. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Do zobaczenia w Kopernikusie.